Prima Aprilis zainaugurowaliśmy 21. serię PGNiG Superligi. Nie było śmiesznie ani dla MMTS-u Kwidzyn, ani dla Białubin, ani dla MKS-u Kalisz. Dlaczego? Zaraz się przekonamy. Dzisiaj z hali Legionu wita się z Państwem Iwona Niedźwiedź i zapraszam na kolejne mecze tej serii Industria Kielce na własnym parkiecie. Podejmuje Beniaminka, PGNiG Superligi, Arget, KPR Ostrowie. Mogą Kielczanie wyprowadzić atak szybki. No i bez większych kompleksów Michał Olejniczak. Bardzo wysoko wyszedł Wolf. W trzeciej minucie tego spotkania niepokonana Industria Kielce. Cały czas Błażejewski, ale broni Nikodem Błażejewski, ależ świetna interwencja. Zamienia się pozycjami z Markiem Szperą. Ma sporo miejsca teraz Marek Szpera. No, to przełamie tę strzelecką niemoc. Olejniczak do Gębali. Ten ładnie odwrócił tą piłkę. Rozmontowana defensywa. Chociaż nie, przepraszam. Jest Szymon Wiaderny. Szymon Siczko postanowił rozgrzać się. Damy to trafienie Arkadiusza Moryty w katowickim spotku w meczu z Włochami, kiedy praktycznie z połowy boiska. Siczko indywidualnie. No i zakończone. Wszystko. Dusze baj. Siczko do obrotowego. Proszę Państwa, przyznam sami, że wyrównały nam się siły, chociaż jeszcze Ostrów przez tylko 15 sekund w osłabieniu. Daniel Duszybajew miał czystą pozycję i to bardzo dobrą pozycję. Szymon Wiaderny nie ma bramki, nie zdążył wrócić się między słupki. Siczko. Moryto. Siczko. Świetnie ujrzał tam Szymona Wiadernego. Mniej niż 120 sekund do zakończenia pierwszej połowy. Pokusić się o 17 trafienie przed gwizdkiem sygnalizującym przerwę. Gajek. Obity Wolf i dokłada Klopstek. Przepraszam. Skuteczne trafienie, a więc skończy nam się pierwsza połowa prowadzeniem Industrii Kielce. I Sanchez. Migają do końca. Taki okres naprawdę fajnej gry Ostrowi. Teraz Xawery Gajek. Jeśli się nie postawią goście, to być może upadnie tutaj jakiś rekordowy wynik. Po raz kolejny Xawery Gajek. Cudownie tym razem. A i skuteczny. Reprezentant Polski wyczekał pięknie do końca. Drugie tempo. Nawet w trzeciej i zimny. Górą w tym pojedynku. Jest po raz kolejny sygnalizacja gry pasywnej. Kontrola Marka Szpery. To co oglądacie? W tym spotkaniu już dziś bardzo często, a więc kontratak. 39 do 25, jak na razie 8 trafień w 20 minut, teraz 11. To Ostrowie ma szansę na 27 trafienie, gra w przewadze liczebnej. Bardzo dobrze rozwiązał to wszystko Mikołaj Przybylski, ale Przemek Urbaniak nie ma dzisiaj do końca swojego dnia. Po raz drugi dzisiaj. Banalny był ewidentnie ściągany za koszulkę. Jakub Przybylski. Ostatni atak pozycyjny tego meczu. 21. serii PGNiG Superligi. Pięknie Arkadiusz Moryto odwrócił tę piłkę do Dylana Nai. Ta bramka przez całe boisko Mikołaja Krekory raczej nie zostanie uznana. Kończy nam się ten mecz. Nikola Turnat był dzisiaj przysłowiowym katem. A za czas spędzony z Iwoną Niedźwiedź bardzo serdecznie dziękuję i życzę Państwu miłego wieczoru.